Siemano widzowie. Siemanko. Grzesiu jak zwykle zmęczony. Śpi zmęczony. No tu się widzisz. Siedzą do późna i to tak jest. Grzesiu dzisiaj gotuje kruski śląskie. No ja. I tutaj ma dowleję. Śląskie lubię. W środku ma ogóreczka i paprykę. Śląskie lubię. O. Tam się woda gotuje. No, a niestety widzowie, stety czy niestety, Grzesiu jutro będzie robił smalec. Nie no, skąd wezmę? Ja ci kupię. Gdzie? W niedzielę kupię. Piwnicy. No dzisiaj kupię. Zaraz idę do sklepu. Dzisiaj kupisz. Musisz ze 25 zł albo 30 tego kupić. Boczek wędzony albo gotowany jeden. I, pod garle, tak? Czy... Nie, pochuj i pod garle. Słoninę? Ja tego nie stosuję. Słoninę, boczek i słoninę. Troszkę boczku i słoninę. Wystarczy, ja pójdę, swoje dodatki dodaję. A co ty? Coś fajnego ci? Gówno jest na razie. Dzisiaj sobota, to powinno się coś fajnego. No będzie leciało później. O 8. Kurwa, ten kaszel mnie wykończa. No. Wkurza mnie ten kaszel. No i tak już połowę nie mam tego kaszlu. Będę się trochę podleczył tam tymi tabletkami. Nie tabletkami, to z syropem. Cholera jasna. Znalazł tu ten, ale to napukanie. Jak pójdziemy do tego lekarza, może on ci przepisze coś, żebyś nie miał już w ogóle tego kaszlu, może się tak da. Nie, no ten kaszlu to mi minie. Już mi prawie minął. A minie, jak ci płuca wypierdoli. Tak, płuca wypierdoli. Nie. Jeszcze taka, jeden syropik byś przydał na tym koniec, by wystarczyło. No tak, bo jak nie wystarczy, to idę do lekarza. A no co? Jak te syropy w Grzesiu w ogóle nie działają. Widzowie, znalazłem w ogóle dowód w bluzie. Na szczęście nie muszę ich wyrabiać. A znalazłeś? No w bluzie. No i dobrze, no widzisz. No i bardzo dobrze. Będzie, Grzesiu, idziesz do roboty, ale tam nic nie będziemy robić, tylko koparka. Poniedziałek? Koparka będzie robiła, my będziemy tylko tam, wiesz. Odkładać. No. Ja wiem, o co chodzi, bo to raz robiłem. Nie mogę spać, bo muszę, nie wiem, przyjdzie, nie powiedział i... przyjdzie. Na pewno. No to zadzwonię do niego i powiem, że klucz ma w tym, w skrzynce i dasz do skrzynki i zamknie się. Nie, na cholerę. Na cholerę, ja tam usłyszę, będzie dzwonił, to... usłyszę. No ja. Kiedy streamka jebniemy, co? Kiedy? No trzeba być. Ja. No. Może zarobimy co? Da się jakiś ten cel, to może pojedziemy na jakieś większe zakupy, jakieś ciuszki pokupujemy. No, skarpetki. Tak, na razie mam, no. Umyłem se spodenki, wyprałem se. Położyłem na ten, zaraz mi wyschło i założył, czyściutkie i chuj. A ile będę chodził? Wyprałem sobie i tyle. Będę prawa, a co ty myślisz? Tylko tu nie ma gorącej wody, pizda jak chuj. No. Przypomnij mi jutro, baterię przyniosłem. Tu musi być ciepła woda, przecież tu kurwa żołądek leciał. Baterie się wymknęły. To kiedy to było? A co myślisz, że co? Przecież tu płacić za ciepłą wodę, to no, musi lecieć. Ja tu nie mam wrzątku i idziesz. Ciepła i no czynarkiem tego dość ciepła. Nawet bym się tu nie wykąpał, bo ja umyję się, tak się podmyję i chuj. Bo gdzie taką wodą? Coś. A Grzesiu, to nie jest ten. Co? Woda z Boryjera, tylko z miasta. No, sieciowa, to musi być ciepła. To w sieci puszczają chłodną? A ja znowu mam u siebie w domu, to mam taką gorącą, że dzisiaj się oparzyłem. No właśnie, widzisz. No kiedy tego, że masz dobry bojera albo coś tam. Nie mam bojera. No. To jest wszystko sieciówka. Coś jest nie tak.
No. Uwolni się. Nie chuj. Ja. Nie pierdziszeć. No nie, Jezu, ja to się muszę mieć, nie? To musisz? Mieć się, nie? Chyba. No, ja. Będę brudacem, coś. Sam robiłem, widzowie. Co? Mówię, sam robiłem. Co? A, no. No i dobrze, no. Sosi. No. Dobre, tylko trochę te... Trochę za dużo pieprzu sobie. Nie, rozdzieli się mi tam. W tym jeszcze mi zostało i te. No, co ugotuję, czy tego tam i będzie dobrze. Już się gotuje, woda. Ten telewizor działa, nie wiesz? Mogę sprawdzić? Nie wiem, coś tam szwańka chodzi. Nie wiem, czy kanału umie ustawić. Nie wiem, no co. Nie wiem, jak on jest. No. Raz tak, raz tak. Co ty jesteś taki dziwny? No bo śpiący jestem, co? Ciągle jesteś śpiący. No bo ja się lubię położyć. Gdzie by tam do pokoju? Po obiedzie, no może najdzie. A się gotuje jeszcze. A tu nie, nie położę się. O kurwa, te nogi mnie wkurzają. Zastałem mam, bo nie robię, nie łażę i no tak to jest. No ja. No wyłączyłem się, bo... Za gorące to jest niedobrze, wiesz? Na cholerę mam. Co to jest? A puls, no, na pulsie powinny być filmy. Wygodnie pewnie w tym łóżku, co? Co? Wygodnie pewnie w tym łóżku, no, widzę taki... Normalnie, nie mogłem go rozkładać. Też miał kłopoty. Tam mi spadł. Widzę, że taki ten. Zawiosł, a teraz to sobie rozłożyłem, złożyłem sobie. Grube poduchy, kołdra to się wtulić to. No. Ci pewnie wstać jak chce. Co? Ci pewnie wstawać jak chce z jego. Nie, to wstaję. Dzisiaj wstałem w pół do ósmej. O. Mówię, nie, przed siódmą co ja pierdolę. Zrobię sobie kawki tego, wiesz. No. Przyniósł ci ten? Ja, co? Fajki? Telefon mam mi przyniósł. Ale nie dotykowy, tylko ten. Fajki mi przyniósł? Tak, no mam tam, no. Jest okej. Okay. Jest okej okay wszystko. Fajnie ciszę tu, co? No. Dobra, sobie teraz, jakby tutaj była, tak? Jakby tu była kaszwarka? A idę, kurwa. Już tak sobie nie siedział normalnie. Spokój z nimi, kurwa. Drom się wiecznie dzień w dzień, kurwa. Tego słucha nie jest słowa. Dzwonił do mnie w ogóle dzisiaj widzowie. O 5 rano, Łukasz. A nie odebrałem, bo spałem. Gdzie o 5 rano? Nie, no, myślę, że nie mam obowiązku w domu. No. To, że on chodzi po klatkach, to kurde, sadzone. Dzieci, masz rodzinę, to musisz być przy nim, nie? No. Tak, no nie ma głowy. Myśli. Chuje. Przecież dwie kreski. Co? Przecież dwie kreski. Kurde, ty mnie zmuszę do tego. Pomóż, będę przyciszał. Ci zaraz muszę wyjść. Co? A wszystko mnie boli od tego siedzenia, bo mi się ruszył gdzieś, bo... Ruszył, bo do pracy idź. Siedzę, co? Siedzę, kurwa. Ale klimacik, widzowie, lampeczki. A co tam? A za popiołkę tam dałem, no ale dopiero co paliłem, bo... Czorta. A tak parę to, godzinę, półtorej. Kwiatki podlewaj, bo widzowie piszą. No wczoraj podlał. Tak? Mhm. Podlał, wczoraj podlał. Bo by uszły zmarnowałyby się. A tego podlewałeś? Ja bym nie zadbał.
Ten się nie podrzewa. To sztuczne. No. Tego trzeba podlewać, bo jest fajny. On musi, może się odrośnie. No ten jest fajny. Tu widzę taki. Takiego. Tylko dupny był aż do sufitu mi urósł. No. A z miurem do sufitu, od knajpy, nie, z restauracji go wziąłem, dali mi, bier pan, o ten wezmę, a taki był, a pójdę do sufitu jedną mi, no, kwiatki mielu mówią. Jutro gdzieś koło 9 przyjdę po ciebie, bo na działkę jedziemy, do mnie. No wie, co mi mówił. Kontener jaki mi przywieźli, chciałem wiesz, chciałem taki, chciałem dotąd. Taki zwykły, a przywieźli mi wyższy niż ja. No wszystko tam wejdzie. Kurde, nie się pań, bo aż mi się chce. No. Ja ustałem, o, chyba o 16 i tak nie przy... Ten mówię, nie. Zamknęły mi się oczy i wstałem. No, ja lubię nieraz po obiedzie. Wstałem, musiałem jeszcze zamknąć ten, ugotować obiad, znaczy. No. To co, lubię nieraz po obiedzie, wiesz? Ale tu cisza jest, co? Krótko, zło. A nie słyszysz tych głosów tam ze ściany? Cicho, wszędzie jak trzeba. Starsi ludzie może spokojni są. Nie młodzi też mieszkają, bo słyszę jak chodzą i gadają. Po klatce, nie? To słychać. Ale tak to cisza, fajnie. Spokój. No. Po co Łukasz dzwonił, pewnie mu brakuje. Zawsze, na pewno. Zawsze na fajeczki dostały, na to, na tamto, a teraz no. Nie ma. No, niech przemyśli, a nie. No. Teraz by mi już im nie pomógł, chyba że na innych warunkach. Co? Teraz by już im nie pomógł, chyba że na moich warunkach. Jedyne co to mógłby mi pomagać, ale w sposób taki, że Łukasz idzie do pracy. Wiesz, dniówka i wtedy ja ją zabieram i ją kupuję przez, za to coś i tyle. A nie za darmo. Za darmo to umarł. No nie. A co tam? Pewnie się tak. Co to są za pastylki, wiesz, że? Ja nie, on chyba bierze. Nie wiem co to jest. Się odgodzi. Jadę zaraz do sklepu. Potem. O tą słoninę to ci wezmę coś na ten kaszel jeszcze, jakieś syropy. No ten syrop, ten Max Pol, czy jak mu tam jest. No to się kieliszeczek na dobę pije. No pół kieliszka, nawet nie kieliszek. Wiesz, to mi pomogło i to dużo. No. Kaszle, bo kaszle to tak mało. W nocy kaszlesz dużo przecież. Nie, bo muszę przekrztusić, żeby się, wiesz, żeby mnie chylał i... I kładę się na jedną pozycję i koniec. Jest elegancko. A wczoraj to ten usnął. Harcałem, kurwa, bo nie przekaszałem. I usnąłem na tym miejscu. No. I chuj. Nie jest męczący taki kaszel? Jest, bo jak chcę usnąć, bo to jest raz suchy, raz mokry. To już dobrze, że jest mokry, bo przez te leki, przez ten syrop mi przeszkało. No. Także jest dobrze. Ja teraz wezmę tą buteleczkę, bo to mała. Po jednej będę brał. Nie, bo raz to brałem rano i wieczorem. Nie wolno tak. Po jednym pół kieliszku i dziękuję. Walnij od razu całą butelę i tyle. Nie, no nie wolno. Nie będziesz kaszlał już w ogóle. Nie, bo lekarz, wziąłbym do lekarza i coś. No nie. Nie pójdę do lekarza, przejdzie mi, sam się wyleczy, a nie to swoimi sposobami. O. Otwórz. No nie wiem, to spytaj się kto. Dobra widzowie, kończymy, oni sobie tutaj kluski ugotują. No nie chcę gotuję, jutro, spokojnie, pojadę. Jutro mam te działki pirogi, jakieś... To... Ponagrywam wam z działki jakieś odcinki. No. Wam jak skończyłem tam prawie. Stawcie łapę suba. No, subik.